Sławomir Paszko, ISP, rozwiązania AI w ruchu. Witam w kolejnym poradniku. W tym filmie dowiesz się, jak wysłać wyniki w chmurę, zarejestrować się w niej i zalogować i korzystać z naszych usług. Zatem do dzieła. W ostatnim filmie udało nam się skonfigurować 4 przykładowe nagrania, ale w zakładce wyniki jest pusto. Ciągle nie ma tych wyników. Jak wysłać teraz te filmy w chmurę? Po przejściu do chmury widzimy wyszarzone przyciski. Widzimy przycisk zarejestruj się, zaloguj i taki ekran powitalny. Zatem zarejestrujmy nowego użytkownika. Klikam zarejestruj się. Aby się zarejestrować, ISP potrzebuje Twojego e-maila oraz hasła, które podasz. My natomiast w ISP obsługujemy tylko klientów firmowych, dlatego dane firmy są nam potrzebne, aby zweryfikować Twoją firmę, Twoją działalność. I w tym momencie obsługujemy tylko jedno konto per firmę, czyli limit godzin, który dostaje Twoja firma, może być przypisany tylko do jednego konta. Podaję dane firmy. Po wpisaniu danych należy nacisnąć przycisk zarejestruj się. Po naciśnięciu przycisku otrzymujemy e-mail testowy. W moim przypadku oczywiście rejestracja użytkownika nie powiodła się, dlatego że ja już posiadam konto firmowe. Natomiast Ty otrzymasz mail, który teraz powinieneś lub powinnaś potwierdzić na swojej skrzynce. Jeżeli potwierdziłeś już e-mail, to możesz przejść do zakładki logowanie, gdzie podasz swoje dane. Po zalogowaniu się zobaczysz kilka przycisków, które się odblokowały. Są to zakładki zlecenie, chmura, historia Twoich zleceń oraz ostatnia zakładka, czyli użytkownik. Klikając zakładkę użytkownik dowiesz się o tym, jakie masz uprawnienia, od kiedy jesteś w chmurze, ile limitu godzin do wysyłki masz oraz szczegóły Twojej firmy. Szczególnie zwracam uwagę na limit godzin, ponieważ gdy ten limit wysłanych godzin wideo się skończy, trzeba go zresetować i resetuje go po prostu płatność. Skoro wiemy, że mamy limit godzin wideo i mamy dostępny ten limit, to jak wysłać nasze skonfigurowane katalogi? W tej liście mogę zaznaczyć każdy z nich prosto do wysyłki. Zaznaczam wszystkie 4. Tu jest ich podsumowanie. 4 zlecenia, 1,33 godziny wideo, 2,4 GB danych. I naciskam przycisk wyślij zlecenie. System pyta, czy chce, tak? I rozpoczyna się wysyłka. W momencie, kiedy wysyłka się rozpocznie, na pasku postępu u góry, czyli tu, gdzie pisze wysyłanie wideo przykłady, powinieneś widzieć, że ten pasek jest aktualizowany, jest postęp i jest też prędkość transferu się pojawia. Jak widzisz, pierwszy katalog został wysłany i teraz A-Tracker wysyła kolejny katalog. Również stan tego katalogu się zmienił i nie można go już zaznaczyć do wysyłki. Super. Jak widzisz, udało się i wszystkie 4 zlecenia mają status wysłany. Teraz nie można już ich wysłać. Wcześniej moja zakładka chmura była pusta. Teraz, gdy nacisnę chmura, to w danych, które są na serwerze, zobaczę te zlecenia.
Moja chmura posiada teraz 4 zlecenia, które przed chwilą wysłałem. Jak widzisz, dane wideo są w chmurze, ale wyników brak. Teraz pozostaje nam poczekać, aż serwery obsłużą Twoje czy te zlecenia, przetworzą je i odeślą wyniki z powrotem do chmury, żebyśmy mogli je pobrać. Jak to zrobić i jakie będą te wyniki, o tym dowiesz się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, dzięki za uwagę i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.